12 zlot motocyklistów w powiecie brzezińskim cieszy się tak ogromnym zainteresowaniem. Witam motocyklistów, witam ludzi z pasją motocyklową zewsząd, skądkolwiek jesteście, z jakiegokolwiek zakątka Polski, czy z zagranicy, czy z powiatu brzezińskiego. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie! Moi drodzy, jest nas ponad 400. Na rok następny będziemy starali się przygotować pamiątek dla 500. To będzie już 13 zlot. W tym roku przygotowaliśmy, myśląc o tym, o tradycji, że przyjeżdżało zawsze na rok 250 motocyklistów. Przygotowaliśmy z dużym zapasem i chociażby te obrazki poświęcone w klasztorze przez ojca Andrzeja też nie dla wszystkich wystarczą. Cieszę się, że ludzie z pasją mogą się spotkać. Cieszę się, że to, co mówił ojciec Andrzej w swojej homilii, bo spotykamy się tradycyjnie, spotykamy się w ostatnią niedzielę lipca, wtedy, kiedy Święty Krzysztof błogosławi wszystkim, wszystkim motocyklistom i wszystkim ludziom korzystającym z dróg, wszystkim użytkownikom dróg. Tak jak napisali na swoim przesłaniu ODR-y, klub, który bardzo się cieszę, że w ciągu tych 12 lat powstał i się wspaniale rozwija. Powiedział, że największą pasją motocyklistów jest dbać o własne życie i życie wszystkich użytkowników dróg. To jest najważniejszy cel. Dlatego też nie wystarczy być człowiekiem z pasją, tak jak wy, ale trzeba pokazywać walcząc z zakłamaniem, z taką pospolitą opinią o niektórych motocyklistach, że jesteście wspaniałymi ludźmi, że dbacie o bezpieczeństwo i wasza pasja to także dbałość o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. Dziękuję wam za to, że tak spokojnie mogliśmy przejechać. Dziękuję i gratuluję EBR-u, klubowi, który pięknie zabezpieczał ten przejazd. Dziękuję bardzo policji, która nas wspaniale poprowadziła. Komendzie Powiatowej Policji Brzezina. Dziękuję bardzo poszczególnym strażom, ochotników. Ochotników z Brzezin, ochotników z Witkowic, Jordanowa, ochotników OSP z Witkowic, z Woli Zerosowej, z Kołacina. Wszystkim, którzy włączyli się w tę organizację.